Tych projektów cyfrowej nieśmiertelności pojawia się coraz więcej i budowane są pośmiertne awatary. Tych aktorów, których rezurekcja cyfrowa gdzieś objęła w ostatnich latach jest cała masa. Nie mówiąc przecież o koncerty, na które ludzie przychodzą, bo wiedzą, że będzie grał zmartwychwstały Tupak, tak? czy Whitney Houston, czy Amy Winehouse. Już nawet nie wiem, czy teraz to już nie będzie, wiesz, nie fajne nie mieć po, po, po swoim odejściu jakiegoś hologramu. Więc... Tak prospektywnie miesiąc, moglibyśmy dojść do sytuacji, gdzie ten poczet awatarów zmarłych w porównaniu do żyjących, to wiesz, to byłoby naprawdę grono anielskie. Byłyby tam czysto krystaliczne, wspaniałe postaci. Więc tak jak niegdyś wchodząc do zamku, miałeś poczet przodków prawda na obrazach. Być może symbolem statusu tej nowej ery będzie to, ilu hodujesz awatarów swoich przodków, hmm. jaką możesz historią cyfrową się pochwalić. Witam serdecznie w Bunkrze Nauki. Ja nazywam się Krzysztof Maj, a z nami jest Ada Florentyna Pawlak z Uniwersytetu Łódzkiego. Antropolożka technologii. Co Dzień to dobry. znaczy? Co to znaczy antropologia technologii? Czym się zajmujesz? No wiesz co, dziedzina dość nowa w Polsce, bardzo nowa. Na zachodzie no myślę, że dekada, dwie dekady. Mm -hmm. Ale właściwie to śledzimy relacje człowieka z technologią i te procesy. Od samego powstawania technologii, jak to się dzieje, po uzus, jak właściwie współpracujemy z maszynami, to jak one zmieniają nasz krajobraz społeczny, interakcje, nasze relacje. Mhm. A, czyli nazwałabyś siebie technoentuzjastką? Jak to jest być technoentuzjastką w Polsce dobrze? <noise> no, to jest na pewno roller coaster. To Prawda? bardzo się zmieniało, zarówno jako to postrzeganie społeczne tej działalności, jak również moje podejście do bardzo wielu kwestii się zmienia, no bo jak sam wiesz, ten wpływ technologii jest niesamowicie dynamiczny. I on potrafi nam przemeblować tak naprawdę rzeczy, które wydawały się dość stabilne, takie z którymi się zgadzamy, i nagle sami przestajemy się nie zgadzać. Więc to, o tyle jest to fascynująca dziedzina, że jesteśmy też ciągle w procesie takim mm. również. Nastawienia do tego. To pytam się o to dlatego, że w polskiej edukacji, także w szkolnictwie wyższym możemy diagnozować spokojnie technofobię. To znaczy sytuacja, w której profesorowie mówią studentom, że nie mają przynosić telefonów na zajęcia. Telefonów lata 80. <laughs> tak? Tudzież laptopów, jest, jest wciąż normą na niektórych wydziałach. I, no I wiesz, pytanie właśnie, jak z tym walczyć, jak pokazywać, że technologia jest częścią naszej egzystencji i jak pokazywać, że powinniśmy właśnie ją wykorzystywać mądrze. Zwłaszcza teraz, jak jeszcze wiesz, dochodzą do tego, głosy, że zaraz będziemy mieli Terminatora, który nas wszystkich zgładzi Skynet. No, to prawda. Ja myślę, że to rzeczywiście już będzie takie no, zachowania, które zostają już wypierane właściwie z dnia na dzień. Zobacz, mówi się coraz więcej. Myślę, że jednak OpenAI zrobiło pod tym względem mhm. tutaj coś dobrego, no bo Pierwsze głosy o tym, że no niemożliwe już będzie napisanie doktoratu, niemożliwe będzie napisanie magisterki przecież. Musimy zmienić system ocen, tak? musimy zmienić system no, w ogóle takiego jakiegoś rozpoznawania wiedzy, ale też przekazywania wiedzy. No, a myślę, hmm. że dydaktyk to jest osoba, która no sama powinna być w procesie dydaktycznym i ustannie, no musi być uczniem, więc musi obserwować rzeczywistość, to co się w niej dzieje, więc... Ym, Myślę, że młodzież będzie coraz bardziej patrzyła na kadrę, patrzy na nas już przecież, ocenia nas w ankietach, te mm -hmm. głosy się gdzieś pojawiają, więc jeśli chcemy przetrwać, tak, jeśli nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że za kilka lat, a może i za miesiąc pojawi się apka twój prywatny tutor, tak, który będzie się dostosowywał do twoich potrzeb, to na pewno tutaj zmiany na tym rynku edukacji, ale przede wszystkim no właśnie w edukatorach, tak? trzeba sobie postawić jakieś podstawowe pytania, tak? no i... Rynek bacznie obserwować. To, to jest kłopot dla tych, którzy są oczywiście w mhm. dziedzinach, które są daleko gdzieś od technologii. Yy, no po prostu troszeczkę stolik się wywrócił, i, i tutaj jest no, zmiana systemu jest yy, konieczna, to jasne ja myśli, że jest jeszcze coś takiego możliwe, żeby w ogóle były jakieś dziedziny naszego życia, które są odległe od technologii? Bo ja pamiętam dyskusję na temat tego, że jak wejdzie sztuczna inteligencja, mm -hmm. to ostatni, absolutnie ostatni będą dotknięci artyści. No, to, tak, to prawda. No ja pamiętam, że o tym mówił jeszcze taki prorok Mas, czyli Walharari. Nie wiem, czy pamiętasz, ale to mm -hmm. ja myślę, że jeszcze rok temu on opowiadał, że jak to wymkną się światu księgowi wszystkie te, prawda, zawody dotyczące z przetwarzaniem jakichkolwiek powtarzalnych danych, a ty Tymczasem ta, no, trudno nazwać rewolucją kreatywną, dla niektórych to jest tak naprawdę przestępstwo na przemysłach kreatywnych, ale okazuje się, że tak, że artystów to wypiera. Ja pokładam jednak jeszcze ciągle wiarę w prawie, w tym, co się dzieje w tym momencie w Parlamencie Europejskim, bo jej akt. Chociaż no, nie ukrywam, że dość przygnębiające jest to, że przepisy wejdą w 2025, kiedy widzimy, co dzieje się no co tak. miesiąc właściwie. tak? No Ale one starają się w jakiś sposób o taki poziom ogólności, żeby no, mimo tego, że wejdą no, pewnie no, nowe GPT, tak, nowe numerki czy, czy inne rozwiązania, no, w jakiś sposób no, szereg rzeczy uniemożliwiać. Jestem etnografką, więc ja widzę pewne przestrzenie, które będą coraz bardziej cenione i myślę, że mogą się społeczności coraz bardziej podobać. Jest na przykład taniec, jest to śpiew, jest to pewna rzecz. Pochodne w ogóle tego, że mamy ciało, jesteśmy ucieleśnieni mhm. i potrafimy z tego ciała czerpać przyjemność, również kolektywną, że takie miejsca też będą. I myślę, że młodzież oczywiście, tak, ona jest digital native, zanurzeni są w tym, ale myślę, że będą też szukać tych przyjemności, które będą związane z ciałem. Więc możemy niedługo brać udział na przykład w jakichś, wiesz, takich neopotańcówkach i czerpać z tego przyjemność. A powiedz mi tak z ciekawości, skoro wspominasz o tej cielesności, jako istotnym czynniku, który może również przesądzać o naszej integracji z technologią na zupełnie innym poziomie. Bardziej wirtualna rzeczywistość, czy rozszerzona rzeczywistość, Twoim zdaniem, jest tym, co będzie emocjonowało ludzi? Wspominam sobie tę konferencję Apple'a, która była niedawno i to, co wszyscy przewidywali, mianowicie hit, jakim się stały okulary rozszerzonej w zasadzie rzeczywistości i to, jakie one oferują możliwości. Bo mam wrażenie, że sama wirtualna rzeczywistość to jest. Jednak wciąż dla ludzi troszeczkę za daleko i za dużo, bo właśnie nie ma tego aspektu cielesnego, nie możemy fizycznie gdzieś pójść i coś zrobić. Ten moment, kiedy tam się przenosi na przykład obraz na okulary z laptopa, to, to jest trochę taki moment fizyczny, że widzimy, że z fizycznego, z hardware'u, z urządzenia przenosi się obraz nagle do tej przestrzeni wirtualnej i to nas rajcuje. Wiesz co, nawet jak sięgnę do tej historii bliskiego zasięgu i pomyślę o Pokémonach i młodym no. pokoleniu Alfa, nie? No to jest fajny dowód na to, że właśnie Właściwie nie znam takiego wiaru, który by zelektryzował masy tak bardzo, jak tamta rozszerzona mm -hmm. rzeczywistość. Oczywiście było też bardzo wiele społecznych kłopotów. Pamiętasz pewnie te wybuchające stworki jakby w nieodpowiednich tak. miejscach tak? I, 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 i szereg rzeczy, o których no trzeba myśleć, kiedy my chcemy kła kłaść nakładkę na świat rzeczywisty. Jednak ten VR, który no oferuje bardzo wiele przyjemności, wiemy, że również przemysł erotyczny, który zawsze pierwszy wkracza mhm. w nowe technologie. Kolejny seks to jest pierwsza rzecz, tak? Tak, tak. To, 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 to jest zawsze, zawsze, zawsze front, więc pewnie te rzeczy będą dla wielu osób, Atrakcyjne, na pewno jednak AR i jego możliwości biznesowe. tak? No Myślę, że tutaj będą szersze. Od dzisiaj już czytałam informację, że do tych Vision Pro, których powiedziałeś, już trzeba nabywać jakieś kolejne wiesz, nakładki, wtyczki i, Przecież i wydawać Przecież To jest oczywiście, iścia. nie zaskakuje nas to, ale dość, dość, dość szybko się to, się to dzieje, więc na pewno no, z kosztami będzie trzeba się liczyć. Ale ja zdecydowanie uważam, że, że rozszerzona rzeczywistość, znam kilka fantastycznych. Fantastycznych polskich startupów, na przykład Intiaro, które teraz dostało rzeczywiście też fajne dofinansowanie w Stanach na działalność i zajmują się urządzaniem przestrzeni w tej rozszerzonej rzeczywistości. I tutaj to naprawdę robi wrażenie. Mm -hmm. A czyli co? Wszczepki cyberpunkowe, które pozwalały nam na rozszerzanie naszej właśnie cielesności elementy bioniczne, biomechaniczne i tak dalej, to już jest coś, co jest w bliskim naszym zasięgu. Ja na razie słyszałem tylko o implancie płatniczym podskórnym. Podobno już jest wszczepiany w Europie. Wiesz co? Jest szczepiony w Europie, jest wszczepiany w Polsce. Wojtek Paprota jest założycielem takiego polskiego startupu Wallet Moore, który no, muszę powiedzieć, że ocipował sporo człowieka. Z członków Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego <grym> i kilku, kilku kolegów rzeczywiście płaci tymi chipami. Ja też obserwuję tak antropologicznie, że to ma trochę taki wymiar wyobrażeniowy, humorystyczny. Bardzo często robią sobie z tego po prostu też te jaja, tak śmieją się, jak ktoś reaguje, jak reaguje kasjerka kasierka, więc to raczej nie traktuję tego jako jakieś rozszerzenie wielkie funkcjonalne, ale na pewno jako takie tożsamościowe, przynależność mm -hmm. do pewnej grupy, właśnie tak jak mówisz, tych entuzjastów. tak, tak, i, 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 i to się dzieje, bo, no wiesz, kiedy mamy sobie tłumaczyć, że po prostu otworzymy tym typem kompa, czy samochód, no to... Nie jest to aż taka funkcjonalność, która uzasadniałaby jednak narażanie się, bo wiesz, masz to pod skórą, czas, w którym chip działa jest ograniczony, trzeba to wymieniać, oczywiście narażenie na infekcję. Więc to jak najbardziej myślę, że pozostaje mimo wszystko niszową rzeczą, chociaż Wojtek pewnie tutaj by mnie przechcił. Też na ostatniej konferencji transhumanistycznej w Warszawie miał świetne wystąpienie, pokazywał jak planują rozszerzać też no, ten biznes. Jakie są plany? Możesz zdradzać? No nie, wolałabym jednak okay. za, za Walletmore się nie powiadać. Rozumiem. E, jeszcze dodałbym to, że znaczące jest to, o czym mówisz, ponieważ teraz w sieci coraz częściej się mówi o tym, że te wszystkie systemy zabezpieczeń, które my mamy, oparte na hasłach, nawiasem mówiąc, używajcie menadżerów haseł, okej, okay? z podpiętym kluczykiem <gry> fizycznym, e, są niewystarczające wciąż dlatego, że ludzie mają pewien opór przed myśleniem jak maszyny. To znaczy, my nie będziemy generować sobie haseł numerycznych, wielkich i cały czas się mówi o tym, że biometria powinna wejść... Na na nowy poziom. Może to jest właśnie to rozwiązanie, żebyśmy jednak mieli tę naszą cyfrową tożsamość połączoną z naszą unikatową, niepodrabialną tożsamością, a nie musieli tworzyć ich milion. Hmm. Przypomina mi się trochę raport mniejszości, i ta niepodrabialność ciała. Pamiętasz to, za mm -hmm. kiedy wyjmował sobie gałki oczne. Więc ja myślę, że również w tej podrabialności cielesnej mm -hmm. wyobraźnia ludzka mogłaby no, wpaść na różne też niesamowite pomysły. Ale tak, ja myślę, że ten temat prywatności, ale też naszego właśnie umiejętności i zdolności do zapominania, leży. U podstaw też tego dyskursu przecież kryptowalut, prawda? Nawet samych manifestów, które w 93 roku już chyba Edward Hughes, o ile pamiętam, wdał manifest Cypherpunk, tak? Odnosząc się do cyberpunka, ale określając sobie podobno czyli również chłopaków z Kalifornii, matematyków, prawda? Kryptografów, gdzie no kluczowym dla tego manifestu było to, czym jest prywatność w otwartym społeczeństwie. Że jednak właśnie hasła, prawda? Szyfrowanie, te wszystkie rzeczy Powinny być oddzielne gdzieś od dużych instytucji. A z drugiej strony ciągle ten problem, który no dzisiaj chyba y, wiele osób śmieje się z tych ofiar, prawda? Bitcoina, którzy gdzieś wyrzucili twardy dysk, prawda? Mm, przypadkiem, mm. a tam nagle <grych> to, co było kupione za kilka dolarów, jest teraz warte kilka milionów. Y, no to jest niesamowite aporie, no właśnie, no, na, na naszego codziennego funkcjonowania, naszego umysłu. No, jak, jak, jak to robić, tak, żeby, żeby pamiętać, żeby nie gubić? To jest ciekawe. No. Znaczy, to jest pierwsze rzecz, którą ja bym zainwestował, jeżeli miałbym jakąś szczepkę cybernetyczną mm -hmm. w sobie wszczepić, to na pewno to byłoby jakieś rozszerzenie pamięci. Moja, moja słynna niepamięć <grym> cierpi nieustannie na tym. Ale wiesz, to jest ciekawe, bo przypominam sobie... To, co między innymi filozofowie też pisali o tym, że wszystkie dyski zewnętrzne to są te retencje trzeciego stopnia. Drugi stopień to jest nasza pamięć długotrwała, pierwszy stopień to jest krótkotrwała, no i my w końcu zrzucamy, deponujemy tę wiedzę w zewnętrznym dysku. No i wiesz, wracam tutaj cały czas do tego problemu, którym my jesteśmy i siedzimy w epicentrum w zasadzie, to znaczy, co z cywilizacją, która jest oparta na kulcie wiedzy w takiej sytuacji? Czy, czy my jesteśmy jeszcze gotowi jako ludzie do tego, żeby zaakceptować to, że na przykład. U naszego boku faktycznie będzie gatunek mhm. rozumny nowy, bioniczny czy cyfrowy czy elektroniczny, wszystko jedno, który po prostu będzie pełnił taką funkcję sługi, zapamiętującego różne rzeczy, zwalniającego nas z tego obowiązku. Mhm. Wiesz, no, kulturowo jasne, coraz więcej pojawia się głosów, które no jak sobie patrzę chociażby na otwarcie filmików, w których mówi o tym Andrzej Dragan, to są miliony, on mówi po polsku, czyli tak. zainteresowanie, to jest też bardzo ciekawe, że wyszło poza prawda, kluby właśnie tych entuzjastów i, i właściwie masy teraz zastanawiają się nad tym. Z drugiej strony jak sobie nad tym trochę podumamy, czy, to, czy rzeczywiście tak było, że to zawsze masy były tymi skarbnicami wiedzy i pamięci, czy to mm. jest... Nasze, wiesz, bardzo fajne złudzenie, które my chcemy mieć o sobie, o swoim gatunku, a tym samym o sobie, samych oczywiście. Ale czy nie było tak, że, wiesz, kiedy wsponęła Biblioteka Aleksandryjska, no to właściwie no dla, tylko dla niektórych to był problem, tak? Dla pewnej kasty, tak? A dla przeciętnego człowieka to on sobie toczył to swoje takie codzienne gdzieś działanie i posiadał jakąś tam wiedzę pozwalającą mu funkcjonować po prostu w środowisku jego życia, tak? Więc pytanie o, to, o te nośniki pamięci, o to przechowywanie w kulturze, to się też fajnie łączy w ogóle z problemem nieśmiertelności jako takiej, takiej kulturowej, tak? I, i, I pamiętania, bo zobacz, że te techniki od mnemotechnik po pieśń, która była przed pismem, potem pismo. My ciągle wymyślamy coś i cedujemy na zewnętrznych nośnikach, żeby pamiętać. No znany ci Andrew Clark, prawda, który jest filozofem umysłu. Mówi o tym, że właściwie no to człowiek i te jego zewnętrzne ekstensje no idzie przez historię, idzie przez kulturę z tymi wszystkimi nośnikami za rękę, że to nie jest rzecz nowa. No nowe co jest? Nowe jest to, no że tamte nośniki nie uczyły się tak. Zresztą, kiedy mieliśmy gazetę, no to ta, układ liter w niej pozostawał niezmienny. Jeśli weźmiemy teraz gazetę z 1938, z 68 roku, tam nic nie podlegało zmianie, co może być fajnym atutem, kiedy myślę i kiedy rozmawiam ze studentami o wartości książki jako takiej, dlaczego warto czytać, że ta zamknięta przestrzeń przekazu jest coraz bardziej czymś niespotykanym dzisiaj w świecie, prawda? Hiperlinków mm -hmm. i takiego pozyskiwania wiedzy. Więc to jest też bardzo ciekawe, taka struktura zamknięta pamięci. Godna i łatwa też. Tak, tak, tak. Pod tym względem tak, chociaż no, 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 łatwa może też dla naszego pokolenia kultury pisma, nie? Dla, dla młodych z kultury obrazu niekoniecznie łatwe jest wejście w ogóle w ten już troszeczkę jest inny system poznawczy, tak? Kogoś, kto jednak tak, w dużym stopniu wychował na obrazie. Natomiast myślę, że nowe jest to, że tutaj te depozyty wiedzy jednocześnie tą wiedzą nie tylko manipulują, po prostu potrafią ją transformować zmieniając, więc ta stałość, to teraz właściwie te hasła płynności yy, moim zdaniem są najbardziej aktualne, tej płynności yy, kulturowej, tak jeśli chodzi właśnie o, o wiedzę. Z tym, no tu myślę, że, 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 że to jest ciekawe. Pierwsze nośniki, jeśli chodzi o, o, o sztuczną inteligencję, które są w stanie zmieniać, tak, zmieniać zarówno obraz, z, yy, treść. Nowe, inne medium. Dwa ciekawe wątki. Jeden to rola encyklopedii w naszej kulturze, prawda? Bo po pierwsze internet, po drugie, kultury fanowskie, wikinomia, czyli ta nasza predylekcja, skłonność do tego, żeby akumulować jak najwięcej wiedzy, nawet jeżeli to jest wiedza o uniwersum Orhamela 40 tysięcy, to pokazuje <laughs> tylko, jak bardzo ważne są dla nas właśnie nośniki wiedzy i informacji. I druga rzecz, ta nieśmiertelność. Czy nie jest tak, że my właśnie jesteśmy w stanie zrobić taki imprint naszej tożsamości, zapis, w którym Przesądzi o tym, że będziemy nieśmiertelni trochę w innym znaczeniu niż Li się zwykle przyjmuje. To znaczy, to nie jest nieśmiertelność naszych tkanek, tylko to jest nieśmiertelność jakiejś naszej opowieści. I mam konkretny przykład, ciekaw jestem, czy podejmiesz wątek, mianowicie William Sainz Bambridge mówił o tym w odniesieniu do World of Warcraft, że jeżeli upamiętnimy w świecie gry MMORPG kogoś, postawimy mu pomnik i tak dalej, albo nawet zeskanujemy tę postać mm -hmm. i zrobimy z niej postać niezależną, która będzie dawała w nieskończoność questy w tej grze. Że to jest jak. Jakiś rodzaj życia po śmierci. On to nazwał posthumous Playing Character, czyli postać grywalna, ale pośmiertna. I mamy już takie zapowiedzi. Bethesda w Yeldes' World Six, jeżeli kiedykolwiek wyjdzie, powiedziała, że upamiętni jedną z najstarszych graczek i streamerek, które grały na YouTubie w Skyrim, właśnie w takiej postaci, że będzie ona fikcyjną postacią w świecie grynąć. Czy to jest ta nieśmiertelność, o którą nam chodziło, czy widzisz też inne obszary? No jest to na pewno forma czegoś, co nazywam cyberimmortalizmem, ale fajny mhm. przykład płynie też z Doliny Krzemowej, z takiego chatbota, który nazywa się Replika. Jego autorka, Żynia Kujda, upamiętniła w taki sposób swojego przyjaciela, Romana Mazurenko, też informatyka, programista, który zginął w wypadku motocyklowym. Ponieważ miała z nim historię konwersacji rozciągającą się na lata, bardzo kwitą, pełną żartów charakterystycznego języka Romana, ona postanowiła stworzyć chatbota. I kiedy, powiem szczerze, oglądałam, badałam tą sprawę, oglądałam też wywiady z matką tegoż Romana. Z, no, z mojej perspektywy było to szokujące. Było to 5 lat temu, ale jest szokujące właściwie coraz mniej, ponieważ tych projektów cyfrowej nieśmiertelności pojawia się coraz więcej i budowane są pośmiertne awatary. Powstał na przykład też taki projekt Dadbot, yy, gdzie jeden z artystów w Dolinie Krzemowej również u nieśmiertelnia cyfrowo swojego ojca, również, również artysty, wprowadzając szereg danych. No oczywiście tutaj jest teraz pytanie. My mamy z tą osobą konwersować, nie? Mhm. z tą osobą, oczywiście tutaj apostrof. A to jest dla mnie ciekawe, jak myślę sobie o teście Turinga, tak? w którym maszyna miała przekonać kogoś że nie, z Marciną jest człowiekiem. Zobacz, że tu wchodzimy na kolejny level, tak? bo już nie tylko mam Cię przekonać, że jestem człowiekiem, ale że jestem tym konkretnym człowiekiem, tak. tym Romanem Bazurenko, tym tatą, tą osobą. Jak to zrobić, kiedy my jesteśmy tak złożeni, kiedy każdego dnia potrafimy prezentować jakieś swoje inne cechy? Raz mamy dobry humor, raz trochę gorszy, jesteśmy skłonni do żartów, już bardziej do sentymentu. I oczywiście ta baza danych jest w jakiś sposób ograniczona. Zastanawiam się bardzo, jak, w jaką stronę pójdą te projekty nieśmiertelności. Wiem, że Microsoft stara się o pewne patenty pośmiertnych y, awatarów, co jest też rzeczą, y, myślę, interesującą, ale mogę podać kilka startupów, które już teraz, jak wyjdziecie do sieci, możecie sobie nad takim awatarem popracować. Właściwie będziecie sami ghostwriterami swojej historii i to jest pod tym względem też ciekawe, co my kulturowo uznajemy za istotne do przekazania innym, tak? Mhm. Co ty chcesz powiedzieć maszynie, tak? Jakie rzeczy, jakie zdjęcia, jakie teksty, żeby po tobie przetrwały. Jak chodzi o taki eksperyment, prawda, antropologiczny, wydaje mi się to bardzo interesujące. Więc mamy stronę na przykład eternimi, albo Eternine. Mamy projekt terrace Movement, projekt Metuzalem, gdzie zbierane są tak zwane mind files, tak? Czyli pliki umysłu. Tam obietnica idzie znacznie dalej, bo to jest taki typowo hard Bym powiedziała, transhumanistyczny projekt, w którym powstają takie marzenia, że kiedyś implementuje się te dane do ciała robotycznego, tak? czyli że tą istotę dodatkowo się ucieleśni w świecie rzeczywistym, nie tylko w postaci cyfrowego awatara. Więc oczywiście te projekty są, natomiast one wprowadzają taki ciekawy kulturowy kontekst, no właśnie pokazując, jakie są wartości. Bardzo takie korowe dla naszej kultury. No bo jeśli my chcemy kogoś upamiętnić, nie? tak jak mówisz o tym graczu w grze, no będziesz upamiętniał pewne takie no korowe rzeczy, które prawda, on przez okres tej grze czynił. Więc tu znowu takie choracjańskie egzegimonumentum w kulturze cyfrowej jest bardzo zabawne, bo możemy zobaczyć, jak kalejdoskopy, jak te wartości się rzeczywiście zmieniają. Ale czy to jest fascynujące, o czym mówisz, bo przypominam sobie, że kultura zasadniczo reaguje dużym sceptycyzmem, prawda? Dosłownie ten startup, który opisałaś, to był jeden z odcinków Black Mirror. Nie pamiętam o, którego tak. sezonu. To z kolei, co mówisz, wgrywanie swojej świadomości do ciała robotycznego, starość jak salotna Jacka Dukaja. Skąd ten pesymizm, czy taka ostrożność w popatrywaniu na to? Bo ostatecznie. Nikomu już nie szkodzimy, prawda? To już, już i tak przeminęliśmy, nie ma naszego DNA w świecie, rozpadliśmy mm -hmm. się, a jednak jest taki opór przed tym, żeby zachować tę cząstkę naszej świadomości. Mimo, że wcześniej to robiliśmy, bo dzisiaj pamiętamy, jakim był nie wiem, lew to i mimo, że on już nie istnieje. Tak. Ale istnieje. No, pytasz o problemy z nieistnienia. W ogóle tak. No i, i, i teraz to jest pytanie, co się dzieje, kiedy znika biologiczne ciało, pozostaje pamięć, a co się dzieje, kiedy pozostaje pamięć, która jest performowana? Yy jakimś jednak ucieleśnieniu. Dlatego, że szereg z tych projektów cyberimmortalistycznych zakłada, że ten twój pośmiertny cyfrowy klon będzie się uczył i będzie wchodził w interakcję z innymi uczestnikami sieci. No więc jeśli będzie wchodził w interakcję, pozyskiwał nowe informacje, to zakładam, że będzie mógł się wypowiadać w sposób nie do końca przewidziany przez tego dawcę pamięci. Tak? No i tutaj myślę, że zaczyna się szereg problemów, abstrahując od tego, że przecież jednocześnie toczy się dyskurs o prawo do zapomnienia bo przecież nie wszyscy są utopieni, że tak powiem, w tej narcystycznej kulturze cyfrowej. Niektórzy jednak czerpią przyjemność zwiedzania życia na obrzeżach, prawda? I nie chcą, żeby pewne dane o nich były danymi publicznymi. Wręcz dla nich mogło być to czymś, nie wiem, na kształt jakiegoś cyfrowego zombie, czymś okropnym, czego sobie nie życzą, więc tych problemów jest sporo. Poza tym wybiórczość. Jeśli ja mam być swoim gozdrajsterem, to chyba nie spodziewasz się, że jakieś... Swoje ciemne sekrety w takiego awatara wprowadzeń. Myślę, że nikt się nie spodziewa. Więc tak prospektywnie miesiąc, moglibyśmy dojść do sytuacji, gdzie ten poczet awatarów zmarłych w porównaniu do żyjących, to wiesz, to byłoby naprawdę grono anielskie. Byłyby tam czysto krystaliczne, wspaniałe postaci. Więc pod tym względem, kiedy my sobie zaczniemy takie eksperymenty myślowe robić, to to jest rzeczywiście bardzo ciekawe. A myślę, że ponieważ jest to takie pole do kapitalizacji ogromne, bo to może dotyczyć, zobacz, jak wielkiej. Liczby populacji, tak? Myślę, że nie ustaną prace nad tym i myślę, że tak jak niegdyś, wchodząc do zamku, miałeś poczet przodków prawda, na obrazach. Być może symbolem statusu tej nowej ery będzie to, ilu hodujesz awatarów swoich przodków, hmm. jaką możesz historią cyfrową się pochwalić. Oczywiście to są tylko takie wyobrażenia. Zupełnie nie wiadomo, w jaką stronę ta kultura pójdzie. Myślę, że legislacja będzie też bardzo ważna, bo takich właśnie problemów z nieistnienia będzie bardzo dużo. Natomiast tu bym chciała jeszcze powiedzieć o tym, co taki um, griftek, bo możemy to też na, w, w takim um, środowisku plasować, czyli um, narzędzia, które mają um, naszym społeczeństwom zachodnim pomóc w przerabianiu żałoby, która mm -hmm. została wyparta. Tak? I o tym piszą antropolodzy od połowy XX wieku. Prawda? Jeffrey Gorer, pornografia śmierci, zdziczała śmierć, to, że my wyciągamy, medykalizacja, prawda? hospitalizacja, nie widzimy tego mierzenia nie chcemy widzieć chorób. Um, właściwie w mediach społecznościowych tworzymy taki świat bez śmierci, tak? Świat, ona się czas, czasem się pojawiają takie rzeczy, ale jednak w większości to my stoimy gdzieś pod palmą, tak? Uśmiechnięci w jakichś yy, jednak filtrach, ten świat jawi się no, jako przyjemniejszy niż jest w istocie. Yy, I teraz pytanie. Yy, ambasadorem transhumanizmu w moim pojęciu zazwyczaj są osoby cierpiące, niepełnosprawni, takie, którym nam trudno jest powiedzieć, Hej, to co robisz jest dziwne, tak? bo czytamy, że nie mamy prawa, tak? że być może każdy ma tutaj swój pomysł na przeżywanie swojego cierpienia, żałoby. Czy to będziemy mówić właśnie o protezach prawda, dodatkowych? czy będziemy mówić o korzystaniu z pewnych rozwiązań. Więc kiedy myślę o tym, że rynek w będzie czymś takim jak rynek sextechu, to myślę, że to będzie taka narracja uzasadniająca wprowadzanie y, wielu kuriozalnych rozwiązań. Powiedzieć o Black Mirror. Ja pamiętam, to był odcinek Be Right Back. Też nie pamiętam, mhm. który sezon, a, ale to rzeczywiście bardzo ciekawa tutaj y, znaczy nie wiem, tak mi się wydaje myśl, y, mi do głowy, że pamiętasz jak to się skończyło, że tam córka niesie tort na strych. To takie jungowskie, nie? Że on nie zniknął z tego domu. On został na zawsze i tak sobie myślę, że gdybym wprowadziła bliską mi osobę, która odeszła po śmierci, czym byłoby potem wykasowanie awatara? Problemem kolejnej śmierci, kolejnej mhm. utraty? Czym byłabym zmuszona wtedy opłacać dysponującą takim awatarem korporację? Do swojej śmierci. To są takie problemy, które warto stawiać, zanim to stanie się no. powszechne. Bo jak wiemy, te rzeczy stają się powszechne bardzo, bardzo szybko. Jak już płyną, to. Pytanie, czy wyłączenie serwera, na którym masz wirtualny cmentarz, jest tym samym, co zbezczeszczenie grobu. Tak. No dla, dla wielu ludzi nie, ale powinniśmy chyba pracować nad tym właśnie, żeby zmieniać to nasze myślenie i patrzeć na część tą wirtualną świata, tak jak część tego habitatu, który zamieszkujemy. To jest po prostu nasz świat, tam jest jakieś ludzkie istnienie. Zresztą Gilles Deleuze, też ci znany filozof, pisał o tym, że to, co wirtualne, ma pełną wartość jako realne. No ale ludzie tak nie myślą. Ludzie myślą, że jeżeli coś jest wirtualne, to to nie istnieje, w związku z powyższym też nie mają takiej kontroli, jak powinni mieć, na swoją prywatnością, bo tak, o prywatności wszyscy krzyczą chętnie w manifestacjach, po czym wrzucają na fejsa na przykład swój dowód osobisty albo wrzucają informacje o biometryczne swojego własnego potomka. Bardzo Nie czy pamiętasz z pandemii. Ludzie umieszczali kartki, o. że zaszczepili tak. się, gdzie były wszystkie dane. To, to, to tak. było absolutnie niesamowite. Jak my potrafimy się publicznie zachować, jeśli chodzi właśnie o, o, o niestrzeżenie naszej prywatności. Ale dwie rzeczy. To bardzo fajnie powiedziałeś o, ty, o, o, o tym serwerze, bo myślę, że w ogóle mamy Taką tendencję do myślenia, że media trwają dłużej niż ludzie. Zauważ, mhm. że, to, że to przenika właściwie przez każdą technologię, że ona jest nieśmiertelna. A ym, pamiętasz, że case wirtualnych cmentarzy, wiele z nich już dziś nie istnieje, a mhm. wiele osób zaangażowało tam naprawdę tak. ogrom energii. Jak ja robiłam sobie takie, yy, taki przegląd największych tych amerykańskich wirtualnych cmentarzy, może w Europie nie było to aż tak popularne. To to były ogromne, ogromne ilości ludzi, którzy rzeczywiście zostawiali tam również wiadomości yy, dla zmarłych. troszeczkę też możemy powiedzieć, że ten paradygmat się przesunął z. Yy, upamiętnienia w stronę komunikacji. Mm -hmm. Więc znowu kolejny krok, awatar. Jesteśmy już do tego bliżej, że to już nie będzie takie szokujące, że to będzie interakcja z tym obrazem. No bo dotychczas w kulturze my oczywiście stawialiśmy pomniki, rysowaliśmy portrety nagrobne. To wszystko jest, tylko Więc nie było. Ta komunikacja już była, nie? Tak, tak, była jakaś, no możemy powiedzieć, że była one way, nie? Tak. A teraz jakoś wchodzimy w stronę nie wiem, takiego two-way immortality, prawda? Dwustronnej, że nagle z drugiej strony ktoś nam może odpowiedzieć coś nam może poradzić, a może nam poradzić zakup konkretnego produktu. Nie? Więc ja myślę, że dla wielu firm to byłoby rzeczywiście również łakomy konsept. Łakomy Zupełnie cyberpunkowa wizja, natomiast jeśli chodzi o technologię i myślę, że grunt społeczny, możliwa. Wracasz cały czas do tego styku firm kapitalizmu, także kapitalizmu kognitywnego, tego, który, krótko mówiąc, jest w naszej erze w tej chwili, i regulacji państwowych. Pomówmy trochę o tym, bo wydaje mi się, że to jest problematyczne. To znaczy, myślę, że wielu ludzi nie miałoby aż tak dużego problemu z tym, gdy po prostu ich dane w postaci, na przykład takiej cyfrowej kopii, funkcjonowały sobie, ale gdyby właśnie nie było żadnej korporacji, która jest właścicielem tych danych czy wyłącznym dysponentem. Myślę, że to się pojawiło w dyskursie na dużą skalę wtedy kiedy odtworzono cyfrowo aktora który grał Grand Moffa Tarkina w mm -hmm. filmie Rogue One i ludzie zaczęli zadawać pytania ale w zasadzie dlaczego ten aktor już nie żyje dlaczego on ma odgrywać i jeszcze cały czas być taką kukiełką za której sznurki pociąga korporacja Disneya i niewątpliwie profituje z tego być może też rodzina dostaje jakieś pieniądze. Nie mam zielonego pojęcia właśnie, ponieważ nie mamy kompletnie tych regulacji. Jak rozwiązać ten kłopot? Bo Państwa nie są aż tak zaangażowane, przynajmniej wedle mojej wiedzy w ruch transhumanistyczny, czy w badania nad technologiami badania i rozwój, i tak dalej, zwłaszcza w Polsce w zestawieniu z korporacjami, które tutaj są takim wyłącznym dysponentem i wiedzy, i know-how i zarazem no, entuzjazmu względem rozwoju. Mm -hmm. No właśnie, czyli kolejny problem z nieistnienia. Nie wiem, czy pamiętasz Kongres Futurologiczny Ekranizacje mm -hmm. książki Stanisława Pamiętasz tam była scena, kiedy aktorka rozmawia, Harvey Keitel gra tego producenta. Ja mówię, ale jak to? Chcecie wykorzystać ten mój wizerunek potem do każdej możliwej sytuacji? To tej, która się sprzeda, po prostu. tak? Tu nam oczywiście przychodzą y, od razu jakieś myśli, gdzie nie chcielibyśmy plasować takiego terenu, ale nie wiem, jak zmieni się y, świat za pięć lat co będzie kontrowersyjne gdzie będzie można taką y, postać stać tych aktorów, y, których rezurrekcja y, cyfrowa y, gdzieś objęła w ostatnich latach. Jest cała masa, nie mówiąc przecież o koncerty, na które ludzie przychodzą, bo wiedzą, że będzie grał Zmartwychwstały Tupak, tak? czy Whitney Houston, czy Amy Winehouse. Już nawet nie wiem, czy teraz to już nie będzie, wiesz, fajne nie mieć po, po, po swoim odejściu jakiegoś hologramu. Zespoły metalowe przecież wracają w trasę i, i też ze swoimi liderami, którzy nie żyją kilka lat. Nie mam pojęcia, bo to, oczywiście, kiedy tym steruje rynek, o jakich regulacjach możemy mówić? O globalnych, państwowych? Jakich? Nie? Kto miałby to w tym momencie regulować? A patrząc na dynamikę tego, co jest popularne na TikToku, myślę, że każdy, kto taką urholowskie 15 minut, właśnie się w nie wbił, myśli sobie, no okej, okay, tak, no za chwilę ono się skończy, więc być może trzeba skapitalizować to, co się da, po prostu. I to będzie wieczna pokusa, że część osób na coś takiego się zdecyduje. Pytanie, do jakiej homogenizacji też to doprowadzi? No że ja wszyscy kochają Roberta De Niro czy kilku innych aktorów, to czy to będzie możliwe, że po prostu będziemy oglądać tylko kilka osób, na które korporacja się zdecyduje. Czyli też mówimy o tej kulturze wizualnej, ale myślałam sobie ostatnio o Spotify. Nie wiem, czy słyszałeś tego fake Drake'a stworzoną przez Nie. generatywną sztuczną inteligencję, o. nową płytę artysty, która okazała się dla, zdobywa wielką popularność. Niektórzy mówią, że w sumie jest nawet fajniejsza niż płyta Drake'a. No i teraz powiedz z punktu widzenia, gdybyś teraz yy, ty był szefem takiej platformy streamingowej, która musi płacić artystom, prawda, kiedy słuchacze są już przyzwyczajeni do tego, że platforma im podsuwa. To, co lubią. Bardzo często nie wiedzą, nie potrafią podać artysty. troszkę skończył się ten czas twórcy, artysty XIX-wiecznego, gdzie artysta, potem dzieło. Teraz słuchasz czegoś, nawet nie wiesz często, kto, kto to zrobił. Więc to jest też ogromna zmiana. No i znowu, jak to może sobie tutaj działać razem właśnie z kapitałem i tymi procesami. Być może to wytwarzanie przez generatywną sztuczną inteligencję y, muzyki jest bardzo na rękę właśnie dysponentom takich platform, dlatego że to będzie dla nich właściwie bezkosztowy streaming e, dźwięku do, y, dla mas, tak? Więc to nie dotyczy tylko y, rynku, prawda, f, y, 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 związanego ze sztukami wizualnymi, czy, prawda, y, właśnie z filmem, ale również z muzyką. Właściwie to, to jest wszystko, co dociera gdzieś do naszych zmysłów, co możesz swejkować, a my to z przyjemnością. Y, przyjmiemy. No a jeszcze czy, jedzenie nie może. Aha, a czy masz wrażenie, że to doprowadzi do tego, że będziemy bardziej doceniać właśnie coś, co wyprodukował artysta w, w sytuacji zalewu wygenerowaną treścią? Bo ja osobiście rozróżniam sytuację, w której po prostu sobie słucham Spotify'a w tle i mi leci i algorytm podpowiada to, co ja chcę słuchać od sytuacji, w której intencjonalnie idę na koncert, bo chcę posłuchać konkretnego zespołu, albo lubię mhm. ich płytę i akurat będą to grać i to, to jest trochę inne do świadczenie Nie umarły koncerty, tak. jak powstał Spotify, a dużo ludzi się o to obawiało, że cały w ogóle rynek muzyczny upadnie. Nie no, upadł rynek dystrybucji ultra drogich płyt, to faktycznie i kto wie, czy nie dobrze, tak samo jak powinien teraz upaść rynek dużych dystrybutorów muzycznych, którzy walczą z twórcami treści internetowych i wzbraniały im na przykład tego, żeby użyli pięciu sekund muzyki, podczas gdy można byłoby zaprowadzić mikropłatność i każdy twórca, by zapłacił, nie wiem, pięćdziesiąt centów za coś takiego. No tak, ale zobacz, że jednak jak ta dyskusja zmieniła się od czasów, kiedy y, pamiętasz kej Metaliki. Jakie było wtedy święte oburzenie, że przejęto, prawda, ich tak. y, dźwięk. A jak dzieje się y, to teraz? No, jak się posłucha się przeróżnych podcastów, y, forów, y, na których wypowiadają się jak, mm, artyści współcześni, y, łączący się po prostu w grupy, składający y, pozwy zbiorowe. Mhm. Ciągle jest poczucie y, mizerii tych działań. Niestety, to jest, to, to, to jest smutne. Czy będziemy doceniać? Pewnie tak. Czy wpłynie to na y, kondycję finansową artystów? Pewnie nie. Y, wiesz, tak jak dzisiaj mam doskonałych stolarzy, y, no, muszę to powiedzieć z wieloma znajomymi, y, kiedy urządzali sobie mieszkanie, oglądaliśmy że często no, po prostu cuda. Ale kiedy przychodziło potem y, troszkę zejść na ziemię i zobaczyć, ile za taki ręcznie zrobiony, fajny kredens y, ktoś chce, a jaki. Mamy budżet, no to w efekcie niestety wybierało się często rzeczy mniej fancy. Tak? I to jest ten kłopot, że przecież mogą być oczywiście i będą twórcy, którzy robią fantastyczne rzeczy. Zawsze jest pytanie o masy, tak? kiedy chodzi o dystrybucję, bo ciągle 5-10% ludzi prawda, świadomych, chcących część swoich dochodów odłożyć, bo dla nich sztuka jest ważna i tak będą to robić, ale 80% będzie możesz słuchać fake Drake'a tak? I, i tego typu. Rzeczy. Mhm. Już w, tym temacie, w temacie regulacji przypomina mi się jedna rzecz bardzo mroczna: dystopia z gry Deus Ex Revolution, gdzie faktycznie był już rynek bardzo rozbudowany i wszczepek, i augmentacji, i rozszerzeń ciała, no tylko że równocześnie był specjalny narkotyk, substancja, która pozwalała ciału nie odrzucać tego przeszczepu. No i Kontrolowanie ceny tego narkotyku i granie nią na giełdzie sprawiało, że można było z dnia na dzień z klasy średniej zrobić klasę najniższą i sprawić, że ludzie nagle tracili absolutnie wszystko. Bo ktoś sobie wymienił rękę, wymienił oko, wymienił jakikolwiek inną część ciała, ale już nie stać było go na zakup tego, tej substancji konkretnej. I tu jest właśnie pytanie, czy. To nie jest przestrzeń regulacji, tak? Żeby nie, nie doprowadzić do sytuacji, w której jedna korporacja na przykład będzie mogła jedną decyzją zadecydować o tym, że odłącza ludziom coś, prawda? Bo tak. wtedy to się robi już temat demokracji, temat społeczny, a, a nie temat po prostu rynkowy i naszej konsumpcji. To, że właściwie to jest chyba koronar racji prawda? Tak. Relacja dobrostan społeczny, a dystopia związana właśnie z kapitałem. Mamy Blade Runnera, mamy korporację Tyrella, tak? Ona decyduje, że Androidy świecą krótko, a jasno. Tak? To jest jej decyzja. E, Gibson i to mm -hmm. Tego też jest Tam Mamy ciągle. nawet no, karbon, tak. Tak, tak. No, 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 nowsze sprawy, jak e, firm Zostać Bogiem, e, który również pokazuje, prawda? Niesamowity kreatywny wyskok e, faceta, który pisze powieść, ale jest uzależniony jednak od dostawcy mm -hmm. tego cudu, dzięki któremu mu się tak e, e, świetnie pisze. Jasne, no chyba, że byłaby, wiesz, tak to dystrybuowana jak sama u Huxleya, tak, <laughs> że właściwie jest komunizm pod względem substancji, i wszyscy mają równo to jasne, to, to, to jest problem, tak? Z drugiej strony mówimy o uzależnieniach w kontekście cyfry, jako takiej, że to już zmienia przecież biochemia naszego mózgu, tak? Nie trzeba mm. bardzo często brać y, jakichś zewnętrznych y, substancji, wystarczy trochę zaprzyjaźnić się z ekranem, a zwłaszcza we wczesnym wieku, tak? Kiedy mamy y, mniej niż 3 lata, a y, też bardzo ciekawy byłam ostatnio na takie y, y, spore wydarzenie, na którym y, y, byli dyrektorzy przedszkoli. To grupa, z którą gdzieś nie mam na co dzień kontaktu, ale ogromna grupa, tam było kilkaset osób, y, y, wielkie spotkanie i Rozmawialiśmy trzy dni o tym, kiedy ja usłyszałam o pewnych praktykach, jakie mają rodzice. To, że dziecko wybiega z szatni, nie żeby przytać rodzica, ale biegnie już z ręką ustawioną, tak, bo wie, że przyszedł rodzic i dostanie telefon. Czy to, że właśnie w wózku już przecież jedziesz sobie z iPadem. No to wiesz, myśląc o tych wszystkich substancjach, to przede wszystkim myślę o tym, bo my mamy szereg badań, wiemy o tym, jak to zmienia mózg. Co z tego, tak? Praktyka, kiedy nie jest uregulowana w żaden sposób, Tutaj już się rodzą cyberpunkowe nierówności, prawda? Nie chcę już o, o takiej szkole. Ad Astra, która jest w Dolinie Krzemowej, słyszałeś. No to właśnie, to, to jest super przykład na to, jak świadomi mocy technologii rodzice podchodzą do edukacji dzieciaków. W szkole Ad Astra uczymy myślenia linearnego, matematyki, rzeźbienia w glinie, prawda? Czyli zupełnie innych zdolności. Technologia wjeżdża kiedy? Wtedy, kiedy nasza biologia jest w stanie nią zarządzać. Kiedy my potrafimy mm -hmm. być przywódcą, a nie być pod wpływem impulsów technologicznych. No właśnie, to jest, to jest myślę bardzo ważna rzecz i też nie wiem czy miałabyś być jakąś radę także dla nie wiem jeżeli słuchają nas rodziców którzy mają dzieciaki i uważają że dochodzi tutaj do uzależnienia od technologii ponieważ nie rozpoznają imersji jako stanu zanurzenia w cyfrowym środowisku ja zwykle radzę ludziom bardzo prostą rzecz zmienić balans kolorystyczny w telefonie na czarno-biały i zobaczyć jak szybko ktoś Super. odłoży telefon nie co dowodzi tego że nie ma tego czynnika uzależniającego w tym co jest technologiczne tylko raczej w tym, że lubimy genetycznie rzeczy, które są kolorowe, barwne, nasz mózg nauczył się przez lata, żeby reagować na mhm. kolor, prawda? E, więc to jest taki jeden z prostych sposobów na, na sprawdzenie rzeczywiście, czy jest jakiś problem. Drugim moim zdaniem jest rozpoznawanie, jakie mechaniki nas uzależniają, na przykład infinite scrolling, że prze, cały czas mamy nową treść, e, a my wcale tego nie chcemy, tak do końca. Myślę, że wolelibyśmy sytuację, gdybyśmy dostali 50, ale dobrze dopasowanych do nas e, fragmentów treści niż nieskończony strumień treści, z których może, nie wiem, siedem będzie ok, ale pod warunkiem, że poświęcimy na to 4 godziny. Co jeszcze mogą robić rodzice w takim razie, żeby właśnie mądrze uczyć korzystania z technologii? Jak mm -hmm. myślisz? No, widzisz, dochodzimy do momentu, w którym rodzice muszą być hakerami. To jest w ogóle już ciekawa myśl o tym, że naprawdę żyjemy w, w jakiejś cyberpunkowej dystopii, no bo przecież architektura yy, tych mediów, to co właśnie powiedziałeś, jest taka, a nie inna, bo właśnie na tym Zarabiają. Co ciekawe, ostatnio słyszałam wypowiedzi gościa, który projektował refresh, i który, drugi, który projektował like. A. To były dwie osoby, które wpadły mm -hmm. ten pomysł. A właściwie one wypowiadają się jak Oppenheimer tak? I, i bardzo żałują, są takimi pokutnikami, możemy powiedzieć, dzisiaj, no ale to właśnie dzięki temu, że to są behawioralne, neurologiczne uzależnienia. Ech. Te firmy zarabiają kasę. No, gdyby dały nam czarno-biały produkt statyczny, to nie działo by się w ten sposób. Więc tak. tutaj to, co to i tej biel nie pomyślałam, to, to rzeczywiście świetny pomysł, tak? Na pewno w ogóle wygaszanie mniejsza jasność, która no, pobudza, tak, nas niesamowicie nie mówiąc o tym, że. Przed snem, tak, żeby w ogóle melatonina zaczęła się wytwarzać, to my nie możemy w ogóle tego ekranu mieć minimum godzinę, nawet więcej. Małe dzieciaki to już znacznie dłużej. No, nie mam szczególnych rad, tak, to, to jakby też nie, nie ukrywam myślę, że te rady, żeby tego było w ogóle gdzieś jak najmniej, albo robione w taki sposób, w którym mamy jakiś challenge, mamy coś zrobić, przyzwyczajenie do tego, że to urządzenie ma mi służyć po coś, a nie że ja biorę mhm. i co mi się tam przydarzy, to, to się zdarzy i będzie fajnie, bo jeśli nauczymy, że mamy taki tutaj świetną rzecz, ale ty musisz wiedzieć po co, to jest to jest podstawa, kiedy ja pod Chodzę do pewnego urządzenia z myślą, tak? Po co? Ym, moje zachowanie jest zupełnie inne, kiedy wiem, że to zadanie wykonałam, mam jakąś już, nie wiem, czy odpowiedź, czy satysfakcję, czy cokolwiek. Nie padam w ten właśnie strumień wiecznego, mm. tej osi czasu nieskończonej, yy, w której gdzieś pływam, więc uczenie chyba, no to się łatwo mówi, oczywiście racjonalne stosowanie, yy, krytyczne myślenie i tak dalej, ale takie proste, nawet dla dzieciaka, tak, zadaniowe. Po co? Po co sięgasz? A co robisz teraz? Potrafię gdzieś odpowiedzieć. Po to? co? Gdzie jesteś, nie? Gdzie w tym momencie yy, jesteś? Plus, myślę, że ta scena, którą przedstawiłaś z tym dzieckiem, które chce już telefon, ona mm. wynika z tego, że mu ten telefon odebrano, a nie e, przyuczono, że można w sytuacji nauki też z niego skorzystać, bo to jest tylko narzędzie. A tak pojawia się proste połączenie neuronalne: aha, szkoła, nudy, książka, e, dom, fajnie, telefon. E, I to później oczywiście procentuje. Jakbyś miała zostawić natomiast naszych widzów z taką jedną rzeczą. Może być technoentuzjastyczna, może być jakaś blisko z Tobą związana, którą byś traktowała jako taki main takeaway tej rozmowy? To co by to było? Um. Myślę, że z punktu widzenia, bo trochę byliśmy w rodzicach, w dzieciach, a ostatnio zajmuję się wirtualnymi influencerami, myślę, że to jest dla mnie istotne, żebyśmy wiedzieli, czemu oddają swoje emocje, czemu i komu, tak? Czyli kto jest twoim przyjacielem? Ponieważ Instagram, TikTok, to miejsca teraz zalane fikcyjnymi ludźmi hiperrealistycznymi, którzy wyglądają rzeczywiście jak ludzie, ale wyposażeni tak? w algorytmy sztucznej inteligencji, jeśli mogą odpowiedzieć naszemu dziecku, symulować przyjaciela, tak, to rzeczywiście jest tak. Taki groźny moment, moim zdaniem, w którym wchodzimy. Coś, co nazwa kapitalizm afektywnym, bo on rzeczywiście zarabia tylko i wyłącznie na już emocjach. Na, ta, na, na, mhm. na emocjach. Więc to jest bardzo istotne, że ym, dzisiaj troszeczkę zmieniło się i ta obecność w świecie fizycznym to, że dzieciak jest obok, zupełnie nic nie znaczy, ale rozmawiajmy w prosty sposób, tak? z kim on się przyjaźni. Niech rozmawia, niech będzie w sieci. Nie możemy teraz y, działać na tej zasadzie, że będziemy odbierać telefon, chować go, nie o to chodzi. Ale y, y, rzeczywiście zainteresować się tym, bo wejście i każda godzina poświęcona sztucznej postaci relacji no jest godziną, która nie jest poświęcona na budowanie odporności psychicznej, budowanie umiejętności komunikacyjnych, no które myślę, że w tym świecie już dzisiaj, ale oczywiście w tej przyszłości bliskiego zasięgu będą fundamentalne, tak, żeby się porozumiewać, umieć wyrazić swoje emocje, żeby jednak troszeczkę ta ciemna dystopina zesłania, o której dzisiaj mówimy, o depresji, o tym, prawda, ciemnych żeby trochę nam się zaczęła odsłaniać. Ta odporność psychiczna nie będzie zbudowana, kiedy będzie oparta na cyfrowym narcyzmie. To, że taki wirtualna postać będzie nam mówić: Jesteś super, Krzysztof, nie? masz fajną koszulę, masz fajny zegarek, nie widzę żadnych twoich wad. Tak? Nie tak wychowywaliśmy się, kiedy byliśmy w gromadach. To było ciągłe starcia, kiedy dorastaliśmy. Trzeba było sobie od małego jakoś radzić z obrazem własnej osoby, prawda z pewnymi swoimi. Również jakimiś rzeczami, nad którymi trzeba pracować. To bardzo dzisiaj jest hamowane przez wprowadzanie sztucznych postaci agentów konwersacyjnych, które dzieciakom mówią, że jest super. Snapchat wprowadził dwa tygodnie temu, o jej friend. Czy jak mam messengerka, to masz takie sztuczne ale mi do ciebie inny, napisze ci Snapchat, czy jadłeś zupkę, czy wypieś herbatkę. Pewne rzeczy wiesz intymne, które dla dziecka wydają się fajnym, bliskim pytaniem, bo właściwie kolega mnie o takie rzeczy nie pyta. tak? Więc. Y Taką rzecz yy, chciałabym powiedzieć, żeby jednak yy, wprowadzać rozróżnienie, żeby naprawdę yy, wiedzieć o tym, że dla dzieciaków yy, na tym szklanym ekranie przyjacielem może być już dzisiaj nie człowiek. Czyli potrzebujemy relacji społecznych, a nie para społecznych, krótko mówiąc, w sieci tak jest. z tą większą intensywnością. W bunkrze nauki była z nami dzisiaj technoentuzjastka, antropolożka technologii z Uniwersytetu łódzkiego Ada Florentyna Pawlak. Dziękuję Ci bardzo, Dziękuję bardzo za rozmowę. I do zobaczenia w następnym bunkrze.